Dzień dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Haywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejebane. NCPD wam nie odpuści. A w Santo Domingo znowu zabrakło prądu. To przez atak netrunnerów na sieć elektryczną. Tymczasem w Westbrook Trauma Team do teraz zeskrobuje ludzi z ulicy po wczorajszym ataku cyberpsychola. W Pacyfice z kolei... nie mówmy o Pacyfice, co? Z tej strony Stanley, a przed nami kolejny dzień w mieście snów.
Moduł elektrosprzęgła. Jak przyjechałem, to mówiłeś, że to na pewno nic poważnego. Widocznie się pomyliłem, okej? Zawsze możesz poszukać innego warsztatu, gdzie nie będą pytać, dlaczego samotny nomada kręci się w pobliżu granicy. Dam tyle, na ile się umawialiśmy. I nie więcej. Za tyle, na ile się umawialiśmy, naprawię to sobie sam. Dobra, odsuń się. Co? Co chcesz zrobić? Zastanawiam się. I co? I twoje gadanie mi nie pomaga. Pominę moduł. Zepnę na krótko. Kompresor będzie chodził cały czas. Może się zatrzeć. Nie pytałem cię o zdanie. Dobra, sprawdźmy, czy chodzi. Mówiłem? Całkiem nieźle. Pytanie, na jak długo? Do Night City dojedzie. Potem się będę martwić, co dalej. I co, dało się? To nie była naprawa, tylko fuszerka. Równie dobrze mogłeś to skleić gumą do rzucia. Ważne, że działa. Szukam gościa, który nazywa się Jackie Wells. Znasz go? Nie usłyszysz za wiele. Antena na tym złomie nie wygląda na za dobrze. Co ty nie powiesz? Mike! Nie wiedziałem, że masz klienta. Przyjechał parę godzin temu. Myślałem, że dał ci znak. Porozmawiamy sobie. Ty się nie przejmuj. Nie wiesz, że jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi? Wypić z nim kawę i powiedzieć, po co się przyjechało? Nie martw się, nie zostanę na długo. Czy ja o to pytałem? Nie. Jestem Andrew Jones. Pewnie o mnie słyszałeś. Niespecjalnie. W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary szogunat, mówi ci to coś? Niespecjalnie. Chyba się nie polubimy. To nomadzki sprzęt? Mogłem się domyślić. Słuchaj, masz jakiś problem, to powiedz. Powiem ci, jaki mam problem. Kurewsko nie lubię przybłędów. Gdzie ty i twój klan macie obóz? Jesteś z tych ludzi, którzy wierzą we wszystko, co słyszą w wiadomościach? Nomadzi to największe zło tego świata? Nie, jestem człowiekiem, który szanuje system. Korporacje zaprowadziły tutaj porządek i chcę, żeby tak zostało. Korporacja ci płaci, a ty jesteś tylko psem na ich smyczy. Wiesz o tym. I jak zaraz nie odpowiesz na moje pytanie, to będę wściekłym psem. Gdzie twój klan? Nie ma żadnego klanu ani żadnego obozu. Jestem tutaj sam. Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. Moja rodzina się rozpadła. Dlatego jadę do Night City. Czyli jesteś wyrzutkiem nawet wśród swoich. Mam nadzieję, że szybko stąd znikniesz. Słyszałem, że ten stan słynie z gościnności. Cieszę się, że to nie tylko plotki. Jesteśmy bardzo gościnni. Pod warunkiem, że ktoś umie się zachować. Potrzebuję skorzystać z radiostacji, a moja antena nawaliła. Widziałem, że macie tu maszt telekomunikacyjny. Powiem ci, czego potrzebujesz. Wypierdalać stąd szybko i bez gadania. Nie chcę widzieć, że się tu kręcisz, jasne? Lubisz słuchać dźwięku swojego głosu, co?
O co ci chodzi, przybłędo? O nic. No. No i dobrze. Halo? Odbiór. Odbiór. O, jesteś. William McCoy. Dobrze cię słyszeć. Wee. Chciałbym móc powiedzieć to samo. Jak chcesz, to po prostu to powiedz. Odszedłeś z rodziny nomadzkiej i nie mogę ci już więcej pomagać. Nie wiedziałem, że jesteś taki strachliwy. Lojalny. Zasady to zasady. Na nich stoi ten system. Nomadzi dostają roboty od ręki, bo to ich teren. Jakbyś wciąż należał do Backerów, to nie byłoby problemu. Może trzeba było dołączyć razem z nimi do Snake Nation. Snake Nation może mnie pocałować w dupę. Potrzebuję swojej pomocy. Ostatni raz. Znowu ostatni raz. Nie wiem, gdzie jest klient z moim towarem. Muszę go znaleźć. Byłeś na miejscu na czas. Wóz mi nawalił. Moduł elektrosprzęgła. Cud, że w ogóle dojechałem. Może klient zostawił wiadomość. Możesz to dla mnie sprawdzić? Mogę. Ostatni raz. Jak on się nazywał? Jackie Wells. Rzeczywiście zostawił wiadomość. Czeka w przyczepie pośrodku Dry Creek. Przesyłam ci geolokację. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Jesteś. Nie daj się zabić. I nie dzwoń więcej. Thank you.
Już myślałem, że tutaj zakwitnę. Powiedz, że to mnie szukasz. To ciebie szukam. A ty to? Jestem Jackie Wells. Lee, podobno masz jakiś ładunek do przewiezienia. Tam, skąd pochodzę, wypada najpierw powiedzieć parę słów o sobie. A dopiero potem rozmawia się o interesach. Człowiek z zasadami, co? Warto je mieć, Mano. Mogą zabrać ci wszystko, ale tego nie zabiorą. To zacznijmy od ciebie. Jestem z Night City, a konkretnie z Haywood. Nigdy nie byłem w Night City, niewiele mi to mówi. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie każdy jest jak twój brat. Albo przynajmniej daleki kuzyn. Rozumiem. Nie musicie się lubić, ale jesteście rodziną. Tak jest w Haywood. Tylko jeszcze każdy z nich nosi przy sobie broń. A ty? Można powiedzieć, że ja też pochodzę z Haywood. Widzę, że się dogadamy. Towar. Co jest w środku? Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Dlatego ja też nie wiem. Nie wiesz, co przewozimy? To przecież kradziony korporacyjny towar. Od razu skradziony. Ktoś go zgubił, ktoś inny go znalazł. Komuś przekazał, teraz leży tu. Efekt motyla. Czy jakoś tak. I nikt tej skrzynki nie będzie szukał, co? Problem nie polega na tym, czy będzie szukał, tylko czy znajdzie, zanim ona przekroczy granicę, nie? Trzeba wpakować to do auta. A huevo. Już myślałem, że nie przyjedziesz. Coś mnie zatrzymało, a potem chwilę mi zajęło, zanim cię znalazłem. Nie chciałem sterczeć na widoku. Tutejszy szeryf wygląda na skurwiela. Ta. Ciężkie. To co, jedziemy? Przewozowe do tego transportu? Oczywiście, że ma. Fixer nie przekazał ci szczegółów tego zlecenia? Przekazał. Po prostu chciałem się upewnić. Słuchaj, Mano. W końcu jesteśmy zawodowcami, nie? Słuchaj. Na pewno przewoziłeś już kiedyś kontrabandę? A co? Denerwujesz się? Ja? Skąd? Że trochę. No. Widzę przejście graniczne. Co teraz? Nic. Zeskanują nas i sprawdzą papiery. Dobra. Ja będę mówić. Kontrola rozpocznie się za chwilę. Mam złe przeczucia. Zdajesz sobie sprawę, że oni widzą, jak się denerwujesz. Uspokój się, bo się zorientują. Dobra, dobra, wiem. Daj papiery przewozowe, będą potrzebne. Trzymaj. Popatrzmy. Oznaczone sygnaturą LOA, świetnie. Co to znaczy? Lost on arrival. Transport został oznaczony jako taki, który zgubi się, jak tylko przekroczy granicę. A, czyli oni wiedzą, że jesteśmy przemytnikami? Zaraz się dowiedzą. Właściciel pojazdu w polu kontroli wzywany do złożenia wyjaśnień. Chingada madre. Co teraz? Spokojnie. Na razie wszystko idzie według planu, zgodnie z procedurami. Wygląda na to, że wiesz, co robisz. Potrzebujemy jeszcze pieniędzy, żeby celnicy przymknęli oko na podrobione papiery. Masz kredczip z łapówką? Mam.
Zapomniałem o nim. Jasne, zapomniałeś. Będę trzymał silnik na chodzie. Tak w razie czego. Tak zrób. Masz broń? Odłóż ją tutaj. A teraz do pokoju numer 2. Proszę siadać. Dokumenty. Znam zasady. Wszystko jest w papierach. Zaraz zobaczymy, czy jest, czy nie ma. Co przewozicie? Wszystko jest tam napisane. Wszystko? Mam tu jeszcze mały załącznik do dokumentacji. Ach tak. Przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz? To nie twoja sprawa. Tak ci się wydaje? Wiesz, zawsze kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu. Idź już. Kolega czeka na ciebie w samochodzie. Nie zapomnij swoich rzeczy. Uważaj na tę zabawkę. Miłego pobytu w Night City. Bajkom wydaje się, że Night City to pieprzony raj. Co zrobisz? Młode to oto i naiwne. I co tam było? Zaraz ci powiem. Znikajmy stąd. Aha, dobra. Co tam się stało? Powiedzmy, że po prostu mam złe przeczucia. Często tak masz? Rzadko. Myślisz, że będą kłopoty? Jedź, Jackie, po prostu jedź. Ktoś jedzie w naszą stronę. Nie wygląda to dobrze. Natychmiast zatrzymaj pojazd! Biejemy stąd. Robi się. Przewozisz kontrabandę. Te towary należą do korporacji. Powtarzam, zatrzymaj pojazd. Jedź dalej, nie możemy się tu zatrzymać.
dobrze. Zatrzymamy się. Musimy wyprostować parę rzeczy. Napierdolę. Dla ci gada modre! Prawie nas dorwali. Taki kurwa przemyt. Kurwa! A miało pójść gładko, bez problemu. Jak uważasz, że to moja wina, to miej jaja, żeby mi to powiedzieć. Nie wiem jeszcze. Twoja? Straż graniczna podała korporacyjnym cynk, że mamy ich towar. Co to za układ, w którym jakiś strażnik może nas wyruchać, kiedy tylko chce? I to bez żadnych konsekwencji. Zaryzykował. Założył, że nie stoi za nami żadna rodzina nomadzka i miał rację. Jest to wszystko jebał. I co teraz? Mogę zadać to samo pytanie. Dalej będziesz się rzucać? Czy chcesz to doprowadzić do końca? Będę z tobą szczery. Jestem goły. Nie mam ci z czego zapłacić. Najpierw muszę zgarnąć kasę za ten towar, który wieziemy. Wtedy dopiero będę coś miał. I uznałeś, że cierpliwie poczekam? Raczej, że po tej stronie granicy zniknę bez płacenia. Chciałem cię oszukać, ale... jesteś w porządku. Okłamałeś mnie. Przepraszam, że uraziłem twoją nieskazitelną moralność przemytnika. To co teraz? Teraz zobaczymy, co jest w paczce. Otwórz ją. O kurwa. To skrzynia Arasaki. Okradamy bardzo potężnych ludzi. To może zarobimy bardzo potężne pieniądze. No mamy. Prawdziwa iguana. To chyba legwan szlachetny. Legwan szlachetny? No. Widziałem o nich program w telewizji. Ten gatunek wyginął 30 lat temu. Pochodzi z Antylii. Długą drogę przebyłeś, sukinsynu. Myślisz, że dasz radę na niej zarobić? Pewnie, że damy radę. My? Dzielimy się pół na pół, wspólniku. Dobry fikser bez problemu znajdzie kogoś, kto będzie chciał mieć takie rzadkie coś. W sumie nawet trochę szkoda. Zawsze chciałem mieć jakieś zwierzątko. Dałbym mu na imię Many. Tak sobie myślę, masz już jakieś plany na to, co będziesz robić w Night City? Dlaczego pytasz? Bo mam przeczucie, że nie bardzo masz co ze sobą zrobić. A to nie jest miasto, w którym poradzisz sobie bez kumpli. Nie martw się. Pomogę ci znaleźć jakąś metę. W końcu musisz gdzieś mieszkać. To najważniejsze, żeby mieć do kogo wracać. Rodzina, rozumiesz? Może w Night City znajdziesz nową? Nie mówiłem, że potrzebuję pomocy. Daj spokój, to drobiazg. Mamy naturalną chemię. Szkoda byłoby to zmarnować, wspólniku. Hej! Pieszczoch! Wiesz co, Rzeki? Ty też jesteś w porządku. Daj spokój, mano. Dobra, wspólniku. Bierzmy tę jaszczurkę i zwijajmy się stąd. Dzień dobry, Night City. Przy mikrofonie Stanley. Przed nami kolejny dzień w mieście snów. Kocham Night City jak kocha się matkę, która oddała cię do bitula. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj 100 nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa, jeżeli to będzie dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać ulicznymi samurajami, być jak Morgan Blackhand czy Wayland Boa Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dziecino. Tak mówią w Afterlife. W pierwszej lidze jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Wiecie, gdzie jest najwięcej legend?
dziewczyna powinna być w tym budynku. A razem z nią banda skurwysynów, która ją porwała. Dlatego uszy i oczy otwarte. A właśnie, mam coś dla ciebie. To drzazga treningowa Militechu. Gdybyś potrzebował przebieżki na sucho. Chcesz sobie postrzelać w wirtualu? Skąd masz ten chip? To jest materiał przygotowany dla korporacyjnego wojska. Od T-Bag. Podobno trochę go przerobiła. Czemu? Wydaje jej się, że wie lepiej? Raczej nie pasował jej styl. Zresztą sam zobaczysz. Nie mamy teraz na to czasu. Może później. Jasne. Spoko. Wakako dała ci jakieś wskazówki odnośnie zlecenia? Tak, jasne. Nie jestem waszą matką. To łatwa robota, dacie sobie radę. No to do roboty. Vamos, do windy. Ruchy, mano. Klientka nazywa się Sandra Dorset. Jej biomonitor zniknął z radaru parę godzin temu. Chyba ją porwali. Możliwe, że już nie żyje. Nie wiadomo, czy zdążyliście. Czy zdążyliśmy, Buck? Nawet tylko na słuchawce jesteś częścią tej drużyny. Drużyny. Urocze. Może postaraj się być chociaż miła? Jak chcieliście kogoś miłego, to trzeba było zadzwonić na telefon zaufania. Lokal 1237. Dziewczyna powinna być w środku, ale nie mam odczytu z jej biomonitora. To ty? Nie wiadomo, czy jeszcze żyje. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Macie mało czasu. Spróbuj zhakować drzwi. Możesz je obejść sam? Sandra Dorset jest objęta immunitetem korporacyjnym drugiego stopnia. To najwyższa półka. Ta tutaj ma czarnorynkowe podróbki Zeta Techu. Taniej załatwiane na lewo. To nie ona. Szukamy dalej. Sam bym tego lepiej nie zrobił.
Mano, nie sądziłem, że uda nam się rozegrać to tak cicho. To nie do końca w moim stylu, ale robi wrażenie. Jest cała? Zaraz sprawdzimy. Podepnij się do jej biomonitora. Sprawdzimy, co z nią. Trzymają jej jedno na drugim, jak bardzo kurwa mięso. Nie będzie tego pamiętać. Zostanie jej najwyżej skaza w podświadomości. Słyszałem o tym. Ludzie dostają ataków paniki i nie wiedzą dlaczego. Na przykład na widok lodowatej wody. Nagle zaczynają się trząść. Odpal jej biomonitor. Musimy sprawdzić, w jakim jest stanie. Wpinam się. Sandra Dorset, ID 570442, platynowy pakiet Trauma Team. Platynowy? To czemu trauma po nią nie przyleciała? Musieli jakoś zablokować sygnał. Zhakowali jej biomonitor, podmienili firmware albo wpuścili wirusa. Bach, poczekaj, ona leży goła w wannie pełnej lodu. To musiało być coś prostego, bez skomplikowanego techu. Coś, czego każdy może użyć. Mam pomysł. Sprawdź jej gniazdo neuralne. W środku może być drzazga blokująca sygnał z biomonitora. Czy to bezpieczne? Może po prostu ją wynieśmy? Musisz sprawdzić biomonitor. Jeżeli zablokowali odczyt, a dziewczyna ma krwotok wewnętrzny, to ubutujesz ją na dobre. Jest chip. Usuwam. A biomonitor? Coś się zmieniło? Witaj, Sandro. Jeśli jesteś przytomna, przyjmij pozycję boczną ustaloną. Oczekiwany czas do przybycia ambulansu to 180 sekund. Trauma jest w drodze. Będą tu za jakieś 3 minuty. Twój pakiet premium pokrywa 90% kosztów przewidzianych zabiegów. Popresita. Zabierzmy ją z tej wanny. Jackie, gotowy? Bądź czujny. Osłaniaj mnie. Zwarty i gotowy. Rób swoje. Kurwa, niedobrze. Wypłaszczaj ją! Wi, co tam się Jackie, dzieje? Jackie, zastrzyk! Ja pierdolę. Łap, Mano! Chyba zadziałało. Wynieś ją, tylko ostrożnie. Kosiarze wieją z budynku. Pewnie zobaczyli traumę i uznali, że nic tu po niej. Pozostań na miejscu! Wykonuj polecenia! Odłóż pazierkę na ziemię! Pięć kroków do tyłu! TT-133 do centrali. Potwierdzam zabezpieczenie pacjentki NC570442. Trwa podawanie stymulantów. Dopamina 70 mg. Noradrenalina 110 mg. Fibryna 800 mg. Zmywajmy się stąd. Winda i prosto do garażu. Dobra robota, chłopaki. Ja też znikam, widzimy się później. Słuchaj, Mano. Sprawę jeszcze. Chciałem pożyczyć twoją furę. No. A randkę z Misty. Czy
przecież nie pojedziemy metrem. Jak ja będę wyglądał? Pożyczę ci. Ale nie przyzwyczajaj się do niego. Dzięki. Ratujesz mi dupę. To co? Odwiozę cię do domu. Niech będzie. I tak jestem zmęczony. A właśnie. Przedzwoń do Wakako. Daj jej znać, że robota wykonana. I jak zadanie? Czy klientka jest cała i zdrowa? Oczywiście, że jest cała i zdrowa. Tak jak się umawialiśmy. Znakomicie. Wypłata będzie czekać u mnie. Możesz ją odebrać nawet zaraz. Ale wydaje mi się, że będziesz chciał raczej wrócić do domu. Watson zostaje otoczony kordonem policyjnym. Jeżeli chcesz zdążyć przed blokadą, musisz się pośpieszyć. Dzięki za informację. Do zobaczenia. Podobno Watson zostaje objęty kwarantanną NCPD. Jeżeli chcemy spać dzisiaj w domu, musimy się streszczać. To lecimy. Szybko, ja prowadzę. Na coś do jedzenia. Zgłodniałem. Jackie, zamykają Watson, pamiętasz? A, no. Szkoda. Co mi się wydaje? Nie wydaje mi się, jedzie za mną furgonetka. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Siarze! Zekos! Jedź, Jackie! Strzelaj! To nie szamane! Trzymaj się, Lee! Przepraszam! Mam ich! I celuj w kierowcę! Porysowałem ci wóz. Przepraszam. Ogarniemy to później. Teraz wracajmy do domu. Oczywiście. Rozstawiają się. Watson zostaje zamknięte. Niezbędne środki bezpieczeństwa. Pani oficer, jak dobrze, że na panią trafiliśmy. A co we mnie jest takiego wyjątkowego? Dobre serce. A tylko ktoś o dobrym sercu zrozumie, jak bardzo chcę wrócić po całym dniu do mojej dziewczyny. Dziewczyny? Jak nie wrócę, będzie się martwić. Ja jestem dobry chłopak. Ona o tym wie i czeka. Szkoda. Proszę na niego spojrzeć. Dobry chłopak. Wpuść ich, a potem już nikogo. Jedźcie. Miłego wieczoru, pani oficer.
Potrafisz być miły, kiedy chcesz. Ja zawsze jestem miły. Zawsze. Zawsze. Mamy to. Prawie jesteśmy u ciebie. A ty? Nie wrócisz chyba teraz do Haywood. Spokojnie, Vi. Wypuszczą mnie. Na pewno? Na pewno. Będę dla nich miły. Tell them I'm a clipboz. Got a jewel on my tank, yeah, yeah. To co? Słodkich snów. Pozdrów Misty. Dzięki. Adios. Szczęśliwe filtracje ratowniczej prowadzonej po zawaleniu się kopalni uranu Luna Rimskaya pod Nowosybirskiem. Poszkodowanych udało się uratować. Przypomnijmy, w wyniku bardzo silnego trzęsienia ziemi pod powierzchnią uwięziono... Dobry wieczór, Night City! Moimi gośćmi są przewodniczący... Zapomniałam. Znajomana kranerka ma coś, co może ci się przydać. Wysyłam cię na miarę. Czyli wielebny kolwę. Szczęść Bogu naszemu, w niebiosach i na ziemi. A nasz drugi gość to Karina Lee, piękna gospodyni programu Chipping. Poświęconemu tematyce cyberwszczepu. Jak leci, kochanie, w porządku? Nie narzekam, Ziggy. Dzięki za zaproszenie. Chcę porozmawiać dziś z wami o najbardziej ekskluzywnym i najbardziej pożądanym szczepie na rynku. To jest coś od Arasaki, relik. Ale może przypomnijmy naszym drogim widzom, co to właściwie takiego. Karina, mogłabyś nam wyjaśnić tak jednym słowem? Jakby to ująć? No po prostu nieśmiertelność. Niemożliwe! Poważnie? Mówiąc wprost, relik pozwala przenieść świadomość umierającej osoby i zachować ją na zawsze. Zgrywając jej duszę na chip, znajdujemy jej po prostu nowy dom. I taka osoba nigdy już od ciebie nie odejdzie. Będzie już na zawsze z tobą, twojego boku, w twojej świadomości. Drogie dziecko, zastanów się choć przez chwilę, co mówisz. Relik to żerowanie na ludzkim nieszczęściu. Te chipy to po prostu nic innego jak nakręcane symulakra. To złote cielce stworzone przez fałszywych proroków. Arasaka obiecuje, że przeniesie na chip duszę, a tak naprawdę proponuje ludziom zaledwie bezrozumny, pozbawiony uczuć algorytm, który daje przemawiać głosem zmarłego. Co więcej, ta technologia to potężne narzędzie nacisku nakręcające korupcję. Arasaka daje do niej dostęp tylko bogatym i wpływowym i gotowym zrobić wszystko za każdą cenę w zamian za marną obietnicę tej tak zwanej nieśmiertelności. Tu się akurat zgadzam. Arasaka specjalnie ogranicza dostęp do relika, ale to tylko dlatego... A obietnica jest fałszywa. To jest kłamstwo motywowane chciwością... Ha! No to mi się podoba. Przepraszam? Sprzedają złudzenia, są chciwi i kochają władzę. Brzmi jako opis pewnego kościoła. Wypraszam sobie.
A to nie wy obiecujecie życie po śmierci? Nie wy zdzieracie za pogrzeb od pogrążonej w żałobie rodziny? Może szanowny ojciec zwyczajnie boi się konkurencji, co? Konkurencji? Wam się wydaje, że wszystko można od tak policzyć, zmierzyć, w pełni zrozumieć? A przepraszam, nie jest tak? Czy nie potrafimy budować sztucznych mózgów, tworzyć nowych świadomości? Pytam tylko, po co? Co właściwie to dało? Czy ludzie mogą doświadczyć dzięki temu spełnienia i szczęścia? Głosicie, że Relik obiecuje nieskończone życie. Ja uważam, że on niesie nieskończony ból. Zamiast pożegnać bliskich, możemy ich widzieć i słyszeć. Są niby obecni. Kto ma tutaj rację? Komu mamy wierzyć? Wielebnemu Colverowi czy raczej Karinie Lee? To wy decydujcie. Aby zagłosować, wyślijcie wiadomość pod 7892 o treści Colver albo Lee, a weźmiecie udział w losowaniu biletów na play-off. Do zobaczenia, Night City. Pa! Brama znowu się popsuła. Trzeci raz. Płaciliśmy już za naprawę. Chyba próbują na nas przyrobić. Porozmawiam sobie z dozorcą.
Zmieniłeś się? Oberwałem jakimś neurowirusem na ostatniej robocie. Pewnie wtedy, kiedy podpiąłem się pod biomonitor klientki. Głowa mi pęka. Muszę jechać do Reapera, niech to sprawdzi. Pojedziemy razem. Przywiozłem twoją furę. Czekam na dole. Z tej strony. Jeżeli będziesz szukać roboty w Watson, dzwoń do mnie. Skąd wiedziałaś, jak mnie znaleźć? I jak się nazywa? Jestem dobra w zbieraniu informacji. Można powiedzieć, że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. Ale dzień przepiękny, nie? Got another dry, sun-filled week coming your way, Night City. But soak in that sun while you can. Ej, no cold front moving in. Prepare for cooler conditions as we head into the weekend. Co za złom! Wiesz, co jest najgorsze? Muszę to przegadać ze wspólnikiem. Zadzwonię. Co? Dużo szczęścia. Może rundka, albo dwie? Sprawiłem sobie bota do sparingu. Właśnie spuścił mi łomot. Chętnie bym zobaczył, jak sobie poradzić z tobą. Jak? Jak leci? Nie będziesz oglądać meczu? Chyba zaraz się zaczyna. Malone versus Hernandez? To nie dla niego. To bokser idealny. Nie ogląda telewizji. Nie gada, tylko bije. Skąd go wytrzasnąłeś, Fred? A wiesz... Przypąkał się do mnie na ulicy, miał piękne, smutne oczy, co przygarnąłem, nie? Dobrze, żartuję. To wojskowy bot. Kupiłem okazyjnie, znajomy mi go trochę podrasował. No i jest. Spróbujmy. Miękko na nogach, głowa cały czas w ruchu. Mówisz coś o walkach. Widzę cię na ringu. Masz dobry instynkt. Masz pazur. Możesz daleko zajść. Zwłaszcza jeśli cię nawszczepiasz. Te walki, one nie są legalne, ale za to bardzo dochodowe. Dla ciebie czy dla mnie? Dla nas obu.
Ja dostaję niewielki procencik od twojej wygranej. Wiesz, jako twój agent, ty zgarniesz resztę. Brzmi fair. Tak jak mówiłem, dobre instynkty. Walki odbywają się w różnych miejscach w mieście. Wybierasz, gdzie chcesz jechać, ustalasz wysokość zakładu, napierdalasz się, a jak wygrasz, zgarniesz kasę. Jeśli uda ci się pokonać wszystkich, wtedy dostajesz szansę, żeby walczyć w wielkim finale, jasne? Jak słońce. Świetnie. Aha, tyle, że na razie nie ma mowy, żeby wyjechać z Watson, więc zacznij od walki w Kabuki. Wierzę w ciebie, Lee. Pokaż temu miastu, na co się stać. Ogarnąłem twoją starą 45. Miota aż miło. Pokaż mi tę spluwę. Piękne dzięki. Taka trochę gapa z ciebie, co? No, szybciutko. Dobra, pokaż, co tam masz. Się robi! Pachniesz moje serce. Ty nie gadaj, że to kwiatka z Jinguji. Wolisz, żeby cię okłamywać? No nie wierzę, dziewczyno, jak to się zrobiła? Będziemy świętować Aratama Matsuri. Z tej okazji ulicami Night City przedefilują imponujące wielopiętrowe platformy dashi. Organizatorzy przewidują liczne atrakcje, m.in. wspaniałe koncerty mistrzów biła, a także wisienka na torcie Festiwal Teatralny No. Sponsorem tego wydarzenia jest korporacja Arasaka. Z niecierpliwością czekamy na to wydarzenie także dlatego, że swój udział w paradzie zapowiedziała sama Hanako Arasaka. Załoga WNS News życzy wszystkim udanej zabawy. Udanego Matsuri, Night City. A po przerwie, co z tą cyberpsychozą? Istnieje czy nie? Zostańcie z nami.
Chcesz pogadać o wczoraj? Wszystko zrobić. Tak, co do dolara. Nie śpieszyłeś się, co mało? Tyle tu siedzę, że zgłodniałem od tego czekania. Dalej. Skończyłeś? I możemy lecieć do Ripera. Serio? Nie wiedziałem, że lubisz azjatyckie żarcie. A czego tu nie lubisz? Makaron jest, mięso jest, a jakby dodać trochę papryki do tego ich sosu, to byłoby prawie jak u mamy Wells. Prawie. Dobrze kojarzę? Mówiłeś wczoraj, że masz dla mnie jakąś niespodziankę. Pewnie, że mam. I to grubą. Załatwiłem nam kolejną robotę. Coś znacznie lepszego niż ostatnio. Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Trzymasz się? No to teraz uważaj. Dexter Deshawn. Pierwsza liga Night City. Czarny Chrystus Afterlife. 150 kg fixera. Co? Słabo? Mówisz poważnie? Jak udało ci się to ugrać? Goście tacy jak Dex nie pracują z takimi typami jak my. T-Bug go zna. Od słowa do słowa i umówiła mi z nim rozmowę. A jak się spotkaliśmy twarzą w twarz, to był mój. Wiesz, jak to jest. Nie znam nikogo, kto od razu mnie nie pójdzie. Tak, jasne, Jackie. Jak z tych wyszło? Powiedz mi o nim coś więcej, bo pewnie wiesz sporo. Ostatnie 2 lata było o nim cicho. Chyba zrobił sobie krótkie wakacje od pracy. 2 lata? Nie takie krótkie te wakacje. Co wtedy robił? Pewnie siedział w domu, żarł pizzę i oglądał pornosy. Ważne, że teraz wraca i szuka nowej ekipy. Znalazł nas. No dobra, dawaj. Co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz nas reprezentować. Postaraj się. Ja mam iść? Dlaczego nie ty? Albo T-Bug? T-Bug z Dexterem znają się od dawna. Mnie też już widział. Mówi, że musi sprawdzić jeszcze ciebie. To jego metoda. Osobiste podejście do każdego, z kim pracuje, rozumiesz? Mówi, że jest staromodny. To świetnie. Dex to ścisła czołówka fikserów. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic do Padre albo Wakako, ale Dex to inna liga. Wiesz, o co mi chodzi? Nie do końca rozumiem. No wiesz, pojawiasz się na czyimś terenie. Fikser trochę pomacha fujarą, że to on tu załatwia robotę, ale wszystko na miło, bo to przecież interesy. Ale tak naprawdę to jesteś dla niego tylko wpisem w systemie. Kimś, kto ma wykonać robotę dla zleceniodawcy, żeby fikser dostał procent. Niby się lubimy, ale wiesz, interesy. Dobra, skończyłem. Przywiozłem twoją furę. Zdążyłem wczoraj podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania po tej akcji z kosiarzami. Dzięki, Jackie. Doceniam. Miguel się spisał. Wygląda jak nówka. I tak samo jeździ. Przekonamy się. To co, jedziemy? Jasna sprawa. No to co? Do Ripera, nie? Jedź powoli. Dopiero zjadłem.